Dzień dobry, państwo. W 1993 roku wystartowali. W tym roku to będzie już 32. finał. Można powiedzieć o autorze tego przedsięwzięcia, że jest to dzieło jego życia i Owsiak jest człowiekiem spełnionym. W 1993 roku showman Jerzy Owsiak otrzymał program telewizyjny. Wymyślił minutową stawkę o inicjatywie dobroczynnej, a że program miał emisję w okresie świąt, więc w nazwie nawiązał do tego okresu i zmienił nasze spojrzenie na akcje dobroczynne, czy jak dzisiaj mówimy akcje wolontariatu. I zmienił nasze myślenie na temat muzyki, i programu telewizyjnego i nawet na prowadzącego program, bo przecież showman Jurek Owsiak jest postacią niebanalną. Wielu niestandardowych słów trzeba użyć, żeby opisać jego postać. Jurek wsiak ma już dzisiaj skończone 70 lat i warto pogratulować mu tego dzieła jego życia. A nawet już zaczął 71 rok życia, ale coś dobrego po sobie pozostawia. Dobry ślad, dobre wspomnienie. Żal mu nie będzie odejść. No, choć życzę mu jeszcze długich lat życia. Rok 1993 to było tuż po uzyskaniu przez nas samodzielności. Jak się wtedy mówiło, wyszliśmy z więzienia PRL-u. Traciliśmy tę więzienną tożsamość. Wszystko nam było wolno mówić i robić. I może dlatego powstało to orkiestrowe zawołanie Rób ta, co chceta. Rób ta, co chceta. Nic nie jest zakazane. To wy sami jesteście za siebie odpowiedzialni. Tym się staniecie, co sami dla siebie wybierzecie. I do tego nieśmiertelne siema. Siema. Wielka orkiestra świątecznej pomocy zbiera pieniądze, kwestuje na poprawę naszego zdrowia, bo ochrona zdrowotna, czy jak się kiedyś mówiło, służba zdrowia była naszą narodową bolączką. Służba zdrowia była zaniedbana, niedoinwestowana. No i Pracownicy służby zdrowia zarabiali jak to, jak to domowa służba, jak służący. Lekarze zarabiali no jak to służący, podle. Więc każdego grosza wypatrywała ta służba zdrowia jak kania dżdżu. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze, kwestuje. Zebrała tych pieniędzy jak dotąd ponad 1,9 miliarda złotych. W 1700 lokalnych sztabach pracuje 120 tysięcy wolontariuszy. No to jest ta skala naszego corocznego zainteresowania. Proszę Państwa, zostałem poproszony o wzięcie czynnego udziału w tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poprosili mnie o to studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i czuję się tym zaszczycony potrójnie. Naprawdę zaszczycony. Raz, że kolejny raz jestem zapraszany przez ludzi młodych, którzy słuchają naszych wykładów, ludzi młodych, których nasze wykłady inspirują, którzy są ich fanami. Ten nasz kanał ma już ponad 15 milionów wyświetleń ze średnią oglądalnością około 18 minut, czyli 270 milionów minut. 12 minut na statystycznego mieszkańca Polski w wieku produkcyjnym. No, niewiele to jest, ale. Pocieszmy się, rośnie. Dwa razy jest to Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kiedyś sam byłem jego absolwentem. To był dla mnie wówczas drugi fakultet. Mieszkałem wtedy w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem, a na wykłady przyjeżdżałem do Warszawy, ale miło wspominam tamten okres. I po trzecie, bardzo ważny jest dla mnie cel przedsięwzięcia, w które się angażujemy. Cel jest ważny, społeczny, pro publico bono. Oddajemy coś od siebie dla innych. W tym wypadku ratujemy czyjeś życie i zdrowie. Tegorocznym hasłem jest Płuca po pandemii gramy dla dzieci i dorosłych. Pandemia wielu z nas bezpośrednio dotknęła. No, mnie także, leżałem w trzech szpitalach, w tym jedna izolatka, sam na całej sali. Wspominam ten okres traumatycznie, tym bardziej, że porównując polską i niemiecką ochronę zdrowia, a z obydwu korzystałem, wiele w Polsce musimy jeszcze poprawić, szczególnie w organizacji tej ochrony zdrowia. Polska ochrona zdrowia nadal nie domaga. Droga, którą wybrał Owsiak, to jedna z ważnych ścieżek dla poprawy tego stanu. Zostałem poproszony przez studentów o oferowanie na licytację obiadu z moim udziałem. I dorzucę do tego chętnie książkę, którą kiedyś popełniłem: Uciekni z więzienia. Książka poniekąd nawiązuje do wsiaka, bo wprawdzie nie jest to rupta, co chce ta, ale pokazuje więzienie, w jakim każdy z nas żyje. Pokazuje relatywizm naszego istnienia to my świadomie bądź nie nakładamy sobie kraty dla ograniczenia swojej wolności. Nakładamy kraty, żeby ta nasza wolność miała punkty styczne z innymi ludźmi. Żebyśmy mogli być istotami społecznymi. Neandertalczyk przegrał w procesie ewolucji, no, choć był mądrzejszy od homo sapiens. Homo sapiens wygrał, choć był głupszy, ale bardziej społeczny. Bo w społeczności siła, społeczność wygrała ewolucyjnie. Dziś polskie plemie podzieliło się na dwa obozy, które pałają nienawiścią, a my nasze wykłady mamy zawsze apolityczne. Bo ekonomia nie może być polityczna, bo ekonomia to liczby. I dlatego zawsze mamy rację dlatego nasze prognozy niemal zawsze się sprawdzają. Nie jesteśmy politycznie zaślepieni, jesteśmy otwarci. Choć czasami, jak obserwuję, jak manipulują nami media, to aż mi ręce opadają. I wydaje mi się, że nie jeden z nas w ten sposób myśli o mediach publicznych i prywatnych, każde medium ma swój interes, współczuję tym ludziom, którzy pracują w mediach, robią z siebie pajacy w służbie mediów. Więc chociaż my zachowajmy swoją niezależność myślenia, chociaż my bądźmy wolni, w opisie niniejszego filmu zamieszczam link do tej licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdego, kto ma ochotę, zapraszam do udziału w tej licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachowajmy własną wolność i dołóżmy cegiełkę dla społeczności, w której żyjemy. Tak długo będzie trwała nasza cywilizacja, jak długo będziemy o siebie wzajemnie się troszczyć i oby to nigdy w nas nie umarło. Życzę Państwu przyjemności z oglądania naszych ekonomicznych wykładów. Zachęcam do wzięcia udziału w licytacji. Link znajdziecie Państwo pod wykładem. Dziękuję.